Siema wszystkim, bracia Siklenia, pozdrowionka dla wszystkich widzów na moim kanale, słuchajcie kochani, jestem w Błoniu, Błoniach, czy Błonie, nie wiem, w Błoniach chyba się mówi, spedycja DTW, czy jakoś tak, miało to szybciutko wszystko pięknie, sprawnie pójść, ale jak się okazało, jak się pytałem, mniej więcej o którym je no to powiedziano mi, że dzisiaj. No a mamy godzinę 13:36, kochani. A do bodajże 16:00 mam czas pracy. Także powodzenia, życzę mi Ale dobra, nie o tym. Słuchajcie, kochani, jest duża sprawa, duża prośba do Was. Słuchajcie, chodzi o małego Szymonka. A dokładnie o zbiórkę. Yy, urodzinowa zbiórka pieniędzy Łukasza na rzecz pomoc dla Szymonka. Słuchajcie, kochani. Bardzo Was proszę, kto może, słuchajcie, zobaczcie, do celu brakuje naprawdę, naprawdę bardzo malutko. Zobaczcie, bo to jest naprawdę niska kwota, a dla rodziców tego chłopaczka naprawdę znaczy dużo. Ja pozwolę sobie tutaj przeczytać opis. <laughs> Słuchajcie kochani, Szymonek urodził się jako wcześniak z wieloma wadami wrodzonymi. Znajduje się pod stałą opieką neurologa, ortopedy i laryngologa. Wymaga dodatkowo ciągłej rehabilitacji ruchowej i neurologii. Neuro, Gopedycznej, neurologopedycznej. Rodzice chłopca robią wszystko, co w ich mocy, żeby zapewnić Szymonowi jak najlepszą opiekę. Wymaga to od nich mnóstwa poświęcenia pracy i ogromnych nakładów finansowych na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją, zakupem sprzętu medycznego czy leków. Wielokrotnie udowadniliście, że razem możemy przenosić góry. Liczę na was również tym razem. Pamiętajcie, nawet najmniejsza wpłata będzie wielką pomocą. Czyli kochani, to co ja. Już nie raz powtarzałem, że razem naprawdę w kupie siła, tak? Razem tworzymy bardzo dużą siłę. I kochani, bardzo, bardzo proszę, ponieważ dodałem to na Facebooku. Oczywiście ten Facebook, to ja nie wiem po co, po co to istnieje. Chyba tylko po to, żeby, żeby było. Bo naprawdę tam to jest... Jeżeli dodaje się jakiś link z pomocą, czy z prośbą o pomoc, to praktycznie osób, które otwiera takie, taką, taką wiadomość, taki post, to jest po prostu na lekarstwo. No, to raz, a dwa od czasu, jak dodałem, minęło. Zaraz zobaczę, jak to dodałem. Kurczę, nie widzę teraz tego, gdzie tu jest godzina. No, ale jakieś, jakieś dwie godziny temu to dodawałem na, na, na Facebooku, słuchajcie. No, i od tamtej pory po prostu nawet yy, że tak powiem. O, są oczywiście osoby, które serdecznie zaraz pozdrowię. Poczekajcie, żeby nie było. Które tutaj zareagowały chociaż na to. Moment. Yy, ty i sześć. Aha, to jest kto przekazał. O, tutaj zobaczcie, kochani, 9. Yy, no, łącznie. Łącznie, słuchajcie, kochani, 10 osób. 10 osób zareagowało na ten post. Co zazwyczaj w ciągu pierwszych dwóch godzin mam około 200-300 reakcji. To tutaj widzicie, co się dzieje, jak, jak niestety chodzi o pomoc. Słuchajcie. Także serdeczne pozdrowienia dla Szymona Ciechowskiego, dla jakiegoś tutaj nie wiem, Bartasa, nie wiem kto to. <laughs> Bo sam, chociaż chciałem to jakoś podkręcić, ale, ale widzi się, no jednak to nic nie daje. Serdeczne pozdrowienia dla. Kaspra Gajewskiego, dla Adama Wereszko, dla Bartka Czerwińskiego, dla Kamila Gucwa, dla Piotra Ozimka, dla Kamila Kamil Strulak, dla Kamila Strulaka e, dla Przemka Porębskiego i dla Mateusza Brzozy chyba dobrze wyczytałem także dla Was kochani serdeczne pozdrowienia że chociaż Wy zareagowaliście na ten link także tyle kochani ode mnie ja mam bardzo dużo montażów, yy, to znaczy materiałów raczej bardzo dużo. No dwa materiały powstaną z tego do dodania będą z opóźnieniem co zazwyczaj dodawałem na drugi na trzeci dzień no to teraz nie było takiej opcji ponieważ głównie jechałem nocą także wrócę do domu i będę to starał się jakoś ogarnąć także kochani bardzo was proszę naprawdę kurczę. Dlatego nagrywam ten materiał na YouTube, bo myślę, że tak niska kwota do zebrania, to chociaż parę no, naprawdę osób jakoś tam kurczę wskoczy, na to chociaż te kurde 2, 3, 5 zł wrzuci od siebie, tak, kochani? To nie są kurcze kokosy. Naprawdę dla nas, pojedynczych osób, te parę złotych, to kurczę no... Wiecie, to nie jest duży koszt, a dla tych rodziców to jest naprawdę... Ee, od każdego to jest kupa kasy tak żeby żeby zebrać pomóc po prostu no, chłopaczek naprawdę jest w ciężkiej, w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i, i mówię no szacun dla tych rodziców że po prostu opiekują się i starają się o jak najlepszy byt tak dla tego dzieciaczka dla Szymonka <laughs> także kochani dlatego właśnie puszczam yy, ten materiał tutaj na na YouTubie no i zwracam się po raz kolejny kochani a wiem że tutaj, kto wchodzi. Oczywiście ten materiał jak zobaczycie sami, jutro będzie miał maksymalnie, może max 4000 odsłon, ale tutaj wejdą, podejrzewam, osoby takie, które po prostu to, to ruszy i będzie w jakimś stopniu chciało się do tego przyłączyć, tak? Także kochani, no no co, no wrócę do domku. Ech, miałem myślałem, że ja o tej porze to już będę w domu no ale niestety tak się wczoraj jeszcze pokrochmaliło na, na załadunku ponieważ nie było numeru y, awizacji tam Sebastian pisał maile prosił, żeby jak najszybciej, bo ja tam stałem ponad dwie godziny zanim przyszedł w końcu numer referencyjny od załadunku tego co mam dzisiaj na sobie właśnie załadowane no i myślałem, że tak jakoś wiecie szybciej pójdzie, że już właśnie o tej godzinie bym był w domu no ale no niestety niestety Wyszło jak zawsze, czyli, czyli wyszło nijak. No, a tutaj teraz, no nie wiem, nie wiem, jak, jak to teraz ugryźć, bo jak mi się o 16.00 czas pracy skończy, no to po prostu nie wiem. No w pudo, o wpudo jeszcze tej czwartej pójdę się tam zapytać, jeżeli powiedzą mi, że dalej tutaj nic się nie będzie działo. No, to po prostu nic nie zostanie mi innego. Jak tylko powiem, tam po prostu, po prostu i po prostu znowu e, powiem im, że no, zostało mi pół godziny czasu pracy. Także ja wyjeżdżam gdzieś poszukać, słuchajcie, parkingu, gdzieś, żeby stanąć i no, przenocować, tak? No, bo e, nie będę tutaj stało na środku, tutaj chłopakom zasłaniał. Widzicie tam za mną też stoją już podwójnie, tak samochody, za bardzo tego nie widać. Ale o, widzicie jakieś lustro od Wolwiaka. Za mną bezpośrednio tam też drugi Wolwiak stoi. Tu obok skania i dlatego, słuchajcie, nie chcę, nie chcę tutaj zagradzać przejazdu tym, które będą się tutaj pod te rampy, której z tych udawali prędzej, tak? Na rozładunek czy na załadunek. Także będę musiał gdzieś sobie wyjechać na parking. No. No i tyle, no i wrócę do domu. W sobotę, jak wiecie, słuchajcie, no, wesele Jacka, tak? Braciaka. Braciak ślubuje, także ja jestem świadkiem. Eee, także sobota, niedziela też będzie kurde na W piątek też mam trochę spraw do załatwienia. Jeszcze muszę do Marka, do Kasi tam podjechać, bo parę rzeczy trzeba przemaluku jeszcze posprawdzać przed wyjazdem do Giżycka. Bo nie wiem, czy pamiętacie, bo jest zlot w Giżycku, tak? Fiata 126P. Kto będzie miał blisko, to serdecznie zapraszamy. Od, od 14 do 18 bodajże będzie zlot trwał. To jest od... Chyba tak od czwartku, od tego święta, od święta do, do niedzieli. W niedzielę będzie, będą się rozjeżdżały malanki, a my już raczej pojedziemy w środę, słuchajcie, bo to ma być ponad pół tysiąca malanów, raczej prawie, prawie pół tysiąca maluszków ma tam przyjechać na ten zlot. No i po prostu pojedziemy sobie prędzej. Aby jakąś tam godną miejscówkę zająć, dobra, tyle w temacie, kochani. Słuchajcie, jeszcze tylko chcę powiedzieć tyle, że tutaj w tym materiale specjalnie to na koniec teraz mówię, bo to prośba dla tych, którzy po prostu no, oglądają moje materiały do końca. Dla tych najwierniejszych widzów, kochani, tutaj z tego materiału wszystkie, każda złotóweczka, która będzie z reklam z tego materiału. No nie jest to zazwyczaj duża kwota, to jest jakieś tam 10-15 zł. Ale to, co się uda z reklam uzbierać, to będzie w całości przekazane właśnie na, na tą zbiórkę, na szymonka. I słuchajcie, ja jeszcze dołożę od siebie 100%, tak? Czyli powiedzmy, jak się uda 15 zł. To ja jeszcze dokładam od siebie 15 zł, czyli przerywam 30. A już już jedną też wpłatkę, żeby nie było, kochani, również e, dokonałem, ale to już tam mniejsza o to, nieważne. E, chodzi po prostu o to, że tutaj mówię z reklam, co się uda uzbierać, to również pójdzie na tą zbiórkę. Także, kochani, słuchajcie, kto może, niech nie pomija e, reklam, <laughs> bo wi wiadomo, jak nie będą pomijane reklamy, to się może jeszcze i więcej uzbiera. No. A ja, tak jak powiedziałem, będę musiał jeszcze 100% od siebie dołożyć, tak? No, także zobaczymy, co to będzie do, do soboty, czy do niedzieli. No, i wtedy właśnie zobaczymy, ile będę musiał ewentualnie od siebie dołożyć, tak? Także kochani, trzymam kurde kciuki. Wielka piona dla Was, żółwik, beczka i piąteczka, tak? Także trzymajcie się serdecznie, kochani. Ja postaram się jutro jakoś jeszcze pogarniać te materiały, coś może uda mi się, żeby dodać. Jeszcze z wujkiem Bohunem zaległy materiał, tak? Boże święty, że ten wujek Bohun jeszcze, kurde, nie krzyczy na mnie i laczka mi tu nie wysła to, to święto. Także dobra, kochani. Słuchajcie, jeszcze raz. Oczywiście link będzie w opisie, tak? Pod materiałem do tej zbiórki. No, ale mówię, jak co, to możecie również tutaj wejść na mój kanał. No, jak widzicie, mówię, no niestety, niestety, widzicie, co tutaj kurczę. Jaka słaba jest yy, ta reakcja, tak? Zobacz, czekajcie, ja zobaczę, że tak to się tak. Także jeszcze raz. Kamil Gucawa, Adam Wereszko, Mateusz Brzoza, Szymon Ciechowski, Kasper Gajewski, Bartek Czerwiński, Piotr Ozimek, Przemek Porębski, Kamil Strulak. Dla Was, kochani, serdeczne. Pozdrowienia w tym materiale. Trzymajcie się ciepło. Bartas się kłaniał. Hej!